Cześć, tu Ewa ze Stajni Ojcowizna. Dzisiaj opowiem Wam krótko na ten temat, jakie zabiegi fundujemy naszym koniom i jak o nie dbamy, poza oczywiście karmieniem i zapewnieniem im boksów, żeby dobrze im się żyło i dobrze z nami pracowało. Pierwsza i bardzo podstawowa sprawa oczywiście to jest dbanie o kopyta koni, więc tutaj istotną osobą w stajni jest kowal. Nasze konie wszystkie są bose, żaden z nich nie jest kuty, żaden nie potrzebuje po prostu, żeby go kuć, więc żaden nie jest kuty, są werkowane naturalnie. Dodatkowo Whisky, która jest wrażliwa, ma wrażliwe, delikatne kopytka, ma, jak jedziemy w teren, zakładamy jej buty dla koni, czyli właśnie taką alternatywę dla kucia, żeby to kopyto, które jest wrażliwe, gdzieś tam wchodzi na jakiś kamień i to boli, żeby po prostu jej się lepiej chodziło po twardym i trudnym podłożu. Kolejną osobą, która często u nas gości w stajni, jest pani fizjoterapeutka, która masuje konie, oczywiście głównie te pracujące, te, które pracują w rekreacji, żeby im rozmasować bolące mięśnie po jazdach, żeby sprawdza, czy wszystko jest ok, czy nic tych koni nie boli, czy siodła są dobrze dopasowane. I ona przyjeżdża tak raz na dwa tygodnie, powiedzmy, i masuje nasze konie. Jeżeli chodzi o dopasowanie siodeł, również istotną osobą jest tutaj saddle fitter, czyli osoba, która przyjeżdża i właśnie sprawdza, czy siodła są dobrze dopasowane. Wołamy taką osobę, jak mamy wątpliwości, czy któreś siodło dobrze pasuje. Oczywiście jakąś podstawową wiedzę na ten temat sami mamy, jesteśmy w stanie określić, czy to siodło dobrze leży, czy koniowi robi krzywdę, czy nie robi, ale wiadomo, dobrze jest czasami zawołać profesjonalistę do tego, żeby spojrzał, powiedział, czy wszystko jest ok, czy ten koń w tym siodle jest zadowolony. Mój Boże, jak smutko. Oczywiście nasze konie, jak jest taka potrzeba, to mają wszystkie zabiegi weterynaryjne, tak? Jeżeli jest jakaś wątpliwość, jeżeli coś chcemy sprawdzić, to wtedy lekarz weterynarii odpowiedni przyjeżdża i sprawdza, co trzeba sprawdzić, tak? Tak jak ostatnio na przykład nasze konie dwa miały gastroskopię, kto nas obserwuje, to wie, miały gastroskopię, sprawdzaliśmy, czy miały wrzody. Jak jest potrzeba, to oczywiście takie badania też robimy. Raz do roku również przyjeżdża do nas dentysta, do koni. Wiadomo, że u koni często te problemy z zębami się pojawiają. To jest bardzo istotne u koni, które pracują na wędzidle, ale nie tylko, tak? Więc naszym młodym koniom, koniom, które nie pracują, też zęby sprawdzamy i robimy, jeżeli jest taka potrzeba. Pan doktor weterynarii przyjeżdża, sprawdza zęby, jak jest potrzeba, to robi. Boże, jakie słodkie. Dobry kuczek. I ostatni zabieg, o którym opowiem, to jest terapia czaszkowo-krzyżowa. Raz w miesiącu przyjeżdża do nas Marta Malaga i robi terapię czaszkowo-krzyżową koniom albo ludziom, w zależności od tego, kto potrzebuje. Terapia czaszkowo-krzyżowa to jest bardzo taka ciekawa, fajna forma terapii, która się opiera na bardzo delikatnym dotyku, to nie jest jakiś mocny masaż i usprawnia przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego, który jest bardzo istotny dla całego ciała. Jak jesteście zainteresowani, pod spodem wrzucę link na ten temat, na temat tej terapii, jak to wygląda i na co to może pomóc. Bardzo zachęcam, bardzo polecam. Marta jest u nas raz w miesiącu, więc można przyjechać na taką terapię samemu, albo z koniem, albo z psem, z kotem, z chomikiem, z czym chcecie. Nie do pieszczeni, mój Boże. Iż taka jesteś. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o zabiegi i różne rzeczy, które robimy, żeby naszym koniom było dobrze. Staramy się o nie dbać najlepiej, jak potrafimy. Jeżeli macie jeszcze jakieś sugestie, co byśmy mogli jeszcze im zrobić, żeby było im lepiej, to zawsze chętnie przyjmiemy. Dzięki za oglądanie, zapraszam do następnych filmików. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie i widzimy się w następnym. Cześć! No cześć.